blogia, po co ja mam angażować jakieś sery od miejscowego dostawcy, który, nie wiem, no może małe ilości produkuje, może nie zapełni pewnej płynności dostaw, a tu mam dużą hurtownię, jadę, kupuję sprawdzony brand serów, który zawsze jest pod ręką i tak dalej, i tak dalej. Pytanie, czy jest sens rzeczywiście tak się angażować społecznie i robić, czy wprowadzać takie aspekty do swojego biznesu, czy jakoś możemy przekonać konkretnych hotelarzy na konkretnych jakichś danych? No, sieć Hilton przeprowadziła takie badania wśród swoich gości, wśród członków programu lojalnościowego. I tutaj, no, może dla niektórych to jeszcze nie robi ta liczba 20% jakiegoś wrażenia, ale uważam, że będzie to trend wzrostowy, bo według raportu sieci Hilton 20% gości przed dokonaniem rezerwacji wyszukuje informacji na temat działań danej marki hotelowej w sferze ochrony środowiska. Ja sam przyznam szczerze, że kiedy wybieram hotel, wchodzę na stronę internetową i szukam informacji, którymi dana marka czy dany obiekt się chwali, że robi coś pozytywnego na rzecz środowiska czy na rzecz lokalnej społeczności. No Orbis, jeżeli chodzi o Orbis Accor w Polsce, no tutaj myślę, że on jest pionierem, jeżeli chodzi o polski rynek, jeżeli chodzi o te właśnie działania CSR, czyli ten społecznej odpowiedzialności biznesu. I tutaj no na wielu obszarach i bardzo mnie cieszą takie działania, tylko ja chciałbym przede wszystkim takie działania, jeżeli chodzi o polski rynek, zauważyć po stronie niezależnych przede wszystkim hotelarzy. Nie dużych korporacji hotelowych, które gdzieś tam z centrali, prawda, przychodzą takie wytyczne, tak. Ale że przede wszystkim lokalni, nasi rodzimi, inwestorzy hotelowi mają świadomość, czują potrzebę zwyczajnie działania na rzecz lokalnej społeczności i ochrony środowiska. Oczywiście wiem, że to jest to proces. Jest to też wychodzenie ze swojej strefy komfortu, niewątpliwie, bo tak jak powiedziałeś, łatwo jest zrobić u jednego, prawda, dostawcy wszystko, przyjedzie ciężarówka, ale jeżeli zauważymy w tym sens, że taki szerszy obraz, że w perspektywie kolejnych kilkunastu, dziesięciu lat, jak nasza działalność przełoży się na lokalną społeczność, czy na tą ochronę lokalne środowisko, nie w skali globalnej tyle, przede wszystkim na lokalne środowisko, tak? Że i my hotelarze, czy inwestorzy hotelowi muszą myśleć o tym, jak hotel w danej lokalizacji oddziaływuje na to otoczenie. Powiedziałeś też, tutaj powiedziałeś o skali, bo oczywiście duże hotele, kilkusetpokojowe, na pewno muszą mieć tutaj, zaopatrywać się u jakiegoś takiego dużego dostawcy, ale usługa prawdziwie luksusowa i współczesny luksusowy hotel, to jednak to już się dzieje i to będzie, co będzie, jak to będzie się zmieniało, to, że to będą obiekty bardziej kameralne, do 100, 150, maksymalnie myślę 200 pokoi. Dlaczego? Dlatego, żeby zapewnić gościom ten kameralny, tą kameralną atmosferę, ten butikowy charakter. I dlaczego? Dlatego, że ja też będąc w takim ekskluzywnym, luksusowym hotelu, nie chcę po prostu, prawda, stać w kolejce do bufetu, stać w kolejce do recepcji, prawda, czy mieć grupę głośnych ludzi, którzy, prawda, pluskają się w basenie. Luksusowa usługa polega na ekskluzywności, na kameralności. Również na tym, że w takim kameralnym, butikowym hotelu pracownicy w odpowiedniej ilości, co najmniej dwóch i pół, że tak powiem, taki wskaźnik, używając takiego wskaźnika, dwóch i pół pracownika na pokój, będą w takiej liczbie, pracownicy będą mieli zwyczajnie czas, żeby poświęcić uwagę gościom, zatrzymać się, porozmawiać, zaskoczyć tego gościa czymś, prawda, wyjątkowym, a nie, że jest to po prostu następny, tak? I jest po prostu jak taka fabryka, jak taka taśma. Prawdziwie luksusowy hotel zapewnia obsługę spersonalizowaną, indywidualne podejście, gdzie pracownik ma czas dla każdego gościa i że tego każdego gościa indywidualnie rozpozna z imienia bądź z nazwiska. Jasne. No dobrze, to mamy społeczną odpowiedzialność i został nam jeszcze temat technologii w współczesnym absolutnie hotelu luksusowym. Absolutnie, od tego się nie uda uciec, dlatego że po prostu no, żyjemy w takich czasach, jesteśmy bodźcowani nowinkami technologicznymi, nie możemy się obejść, prawda, bez używania smartfonów. Wszystko jest smart. Smartphone, smart TV,
pokoje hotelowe także w luksusowych hotelach powinny być smart. To znaczy, że obsługa takiego pokoju, urządzenia stanowiące element wyposażenia takiego pokoju powinny być intuicyjne, powinny wpływać na komfort pobytu gościa, sterowanie klimatyzacją, sterowanie oświetleniem, sceny świetlne, tak? Czyli znowu coś, co wpływa na komfort pobytu, na relaks, na ten wellness, well-being, tak? Więc tutaj technologie niewątpliwie temu służą. Oczywiście w luksusowym hotelu telewizory nie mogą być 40-calowe, tak jak powiedzmy jest to w większości hoteli. W prawdziwym luksusowym hotelu jest to duży telewizor, 50 czy nawet więcej, 55-calowe telewizory, które można sparować ze swoim urządzeniem poprzez sieć Wi-Fi i wyświetlać czy to filmy, czy pliki muzyczne, prawda, czy oglądać Netflixa na tym dużym telewizorze. No to myślę, jest jakby bardzo ważny, istotny element, bo właśnie szczególnie w odniesieniu do nowego pokolenia, gości, którzy się pojawiają, tak no oni, no jeszcze szczególnie, jeżeli podróżują po świecie i właśnie oglądają jakiś swój ulubiony serial, tak, na Netflixie, czy na jakiejś innej platformie, no będąc za granicą, być może właśnie wieczorem nie chcą oglądać wiadomości, informacji, czy filmów w języku obcym. Dokładnie, w danego kraju, tak, w którym tylko jesteśmy, chcą właśnie sobie ten swój serial włączyć na dużym ekranie, więc no, taka możliwość powinna w takim już po prostu eleganckim, być luksusowym hotelu. Tak. I o ile ta usługa wellness w prawdziwie luksusowym hotelu polega na ucieczce od tych technologii, na cyfrowym detoksie, prawda, no to jednak luksusowy hotel powinien być nowocześnie wyposażony w te wszystkie nowinki technologiczne, przede wszystkim z myślą o gościach młodszego pokolenia. Ale oczywiście znam też takie obiekty, które w ogóle nie mają telewizorów w pokojach. No albo celowo wręcz w ogóle nie ma zasięgu internetu. Dokładnie. Na przykład, tak. I znowu hotele luksusowe, znowu Four Seasons, jeden z Four Seasons, jeżeli dobrze pamiętam, w Kostaryce, oferuje taką usługę, że goście mogą zdeponować swoje urządzenia, swoje smartfony w recepcji, co na co najmniej 24 godziny, prawda, żeby cieszyli się otoczeniem, widokami, żeby poszli na zabiegi, prawda, wellness, żeby dali odpocząć tym bodźcom, prawda, temu internetowi, żeby porozmawiali z członkiem rodziny, z dziećmi, z partnerem, z partnerką, prawda? Nie kusił ich telefon. Ale ten telefon ich zwyczajnie nie kusił, ale technologie są obecne, muszą być obecne jako zwyczajnie, no, znowu pewien element też wysokiego statusu takiego obiektu. Tak. Ludzie, którzy mają pieniądze, mieszkają w eleganckich mieszkaniach, które również są wyposażone w nowinki technologiczne. I tutaj też posłużę się jednymi tutaj wynikami badań. I to dobrze, bo to akurat dane, wiesz, no myślę, że najbardziej przemawiają przede wszystkim do sceptyków, tak? Tak. Czy to się przekłada na pieniądz? Tak. Co z tego, że ja zainwestuję, wiesz, fajne, duże telewizory, tylko czy to mi da później pieniądz? Absolutnie, więc według badania przeprowadzonego przez firmę SW Research, nowoczesne technologie wpływają na wybór miejsca noclegowego zarówno przez gości prywatnych, jak i biznesowych. I aż 81% badanych przyznało, że poleciłoby hotel, gdyby był zaawansowany technologicznie, a brak wysokiej jakości urządzeń skłoniłoby do polecenia takiego obiektu tylko przez 46 ankietowanych. To prawie dwa razy mniej osób. Absolutnie, więc technologia to dziś synonim luksusu i prestiżu. To jest bardzo, myślę, ważna informacja dla inwestorów. Nie mówiąc jeszcze o personalizacji, w tym aspekcie personalizacji obsługi, to również technologie, które służą właśnie generowaniu informacji o gościach, żeby potem taką obsługę powracającym gościom spersonalizować. Mhm. Czy żeby zapamiętać, jakie ma preferencje co do temperatury pokoju przede wszystkim, tak? Zbierać informacje na temat tego, jak lubi spędzać wolny czas. Tak. Jak generalnie na temat jego preferencji, po to, żeby uszyć ofertę taką spersonalizowaną. Tak. Co do takiej technologii, no to też teraz mi od razu gdzieś tam na myśl przychodzi ostatnia rozmowa, którą miałem tutaj miejsce, czy okazję
odbyć z panią Hanią Burno. Tak, Hania, ona Extra in Hotel, taką aplikację wprowadza, promuje tutaj u nas w Polsce. No i myślę, że to właśnie się jakby stricte wpisuje w technologię i też pewne doświadczenia gości, którzy są na miejscu w hotelu. Bo przy pomocy tej aplikacji rzeczywiście, no jakby najpierw jest kwestia personelu, tak, która powinien poinformować gości, że taka aplikacja jest dostępna bezpłatnie, warto ją zainstalować, ponieważ. No i teraz co ta aplikacja daje? Właśnie pełną informację na temat i usług hotelu, tak, co możemy zrobić, ale przede wszystkim atrakcji wokół. W koło, na których hotel sam też już może zarabiać, nawet jeżeli to są atrakcje realizowane przez jakichś pośredników. Więc to myślę też, jeżeli mówimy o technologii, to dla gości naprawdę jest to bardzo fajna ciekawostka, ale bardzo duże usprawnienie i właśnie też doświadczenie nowe. Ja nie muszę szukać, nie muszę się dopytywać, ja od razu mogę sobie sprawdzić i zaplanować swój dzień. I znowu ten przekaz poprzez aplikację nawet można spersonalizować, czyli dopasować to do indywidualnych zainteresowań gościa. I znowu, od czego nie da się uciec, jeżeli mówimy znowu o luksusie, czyli znowu ludzie na koniec, ale to się wiąże znowu z technologiami, to, że właśnie dzięki tym zaawansowanym technologiom i ich wykorzystaniu tradycyjne stanowisko recepcjonisty, czy tradycyjna recepcja, ona już jakby trochę traci na takim, bym powiedział, znaczeniu, mówiąc tutaj o tym obszarze takim jak dokonanie rezerwacji, jak zameldowanie gościa, jak wymeldowanie, wystawienie faktury, dlatego że to już można wszystko zrobić z poziomu jakby urządzenia, no, czy to tabletu, czy smartfona, więc goście tutaj w tym zakresie również mogliby się sami obsłużyć, ale w prawdziwie luksusowym hotelu nie da się wyeliminować człowieka, ponieważ hotelarstwo, zwłaszcza te luksusowe, to są przede wszystkim ludzie. Kontakt z ludźmi będzie w przyszłości, tak jak ktoś tutaj, jeden z moich znajomych słusznie powiedział, będzie luksusem. Będzie sam kontakt, Sam kontakt z człowiekiem. O ile w tych hotelach niższej kategorii, w tych hotelach dużych, konferencyjnych, to myślę, że ten proces obsługi będzie już całkowicie zautomatyzowany, dlatego że będzie coraz mniej ludzi chętnych do pracy w hotelach, to już to zauważamy, ale też dzięki wysokim kosztom pracy i tak dalej, więc ta automatyzacja... Tak, hotelarze będą szukali rozwiązań, zrobić check-in automatyczne, tak, później check-out automatyczne. I cały proces rezerwacji, prawda? Wszystko tak z poziomu, wszystko online, natomiast prawdziwie luksusowym hotelu, nawet jeżeli już goście mają, nawet w luksusowych hotelach, mają możliwość dokonania rezerwacji online przez aplikację, mogą się zrobić check-in online, mogą już otworzyć pokój swoim telefonem i prawda, zrobić ten również mobilny check-out i otrzymują fakturę na maila, to jednak ludzie są, muszą być obecni, ci wysokiej jakości obsługa. I o ile być może recepcjoniści, moja bratanica, która też jest po technikum hotelarskim, pracuję tutaj w jednym z pięciogwiazdkowych hoteli w Warszawie, mówi, o, ja tutaj bym teraz chciała pójść na recepcję. Ja mówię, Kornelia, wiesz co, teraz już patrz w trochę w inną stronę. Ona akurat ma taki dryk trochę do kosmetologii i mówi, właśnie jest studium również kosmetologicznym. Ja mówię, to jest, słuchaj, kierunek, w którym powinna się rozwijać. Pójdź na kursy masażu, na kursy na temat diet, prawda, zdrowego odżywiania się. Dlaczego? Dlatego, że eksperci do spraw wellnessu, eksperci mówią tutaj o terapeutach spa, o dietetykach, o osobach, które doradzą gościom na temat medytacji, zdrowego odżywiania się, zdrowego snu, to będą specjaliści bardzo pożądani w hotelach luksusowych, miejskich i w hotelach resortowych. To będą również specjaliści, którzy będą dobrze opłacani. Jeżeli z kolei chodzi o recepcję, to znowu nie wyeliminujemy tego człowieka z tego lobby, więc, ale to będą bardzo tymi kluczowymi stanowiskami, to będzie w dalszym ciągu concierge, to będą stanowiska jak guest relations, jak kamerdynerzy, butlers, tylko może już nie w takiej dosłownej właśnie to, co teraz obecnie znamy, tak, jak kamerdyner, jak guest relations, tylko to będą takie połączone stanowiska, które z angielskiego ładnie się nazywają guest experience maker, czyli ktoś, kto znowu zadba do tego gościa, skontaktuje się z nim przed przyjazdem, po to, żeby jak najwięcej się o tym gościu dowiedzieć, o jego preferencjach, żeby na gościa czekały już spersonalizowane doświadczenia
na miejscu, gdzie ten pracownik pomoże gościom przejść przez cały okres pobytu, żeby znowu zadbać o jego jak najlepsze doświadczenia i przeżycia. Bardzo fajne.